strefie. Na tym i właśnie od razu szybka piłka. Jest Chiesa, odpowiedź. Także nie celny. No to było złe podanie. Tak, to było złe podanie. Okay. Raczej to było złe podanie. No a teraz proszę bardzo, Chiesa, 1-0 dla Fiorentiny. Błąd, szybka kontra i jest odpowiedź w 7 minucie. Federico Chiesa daje prowadzenie Fiorentinie. A tym razem nie było to przejęcie czy przechwycenie piłki, natomiast po tym niefortunnym zagraniu momentalnie piłka zagrana do przodu do jednego z wybiegów. Trzech graczy nabiera szybkości. Federico Chiesa, nie ma sygnalizacji spalonego. Chiesa, 2-0 dla Fiorentiny. No to jest człowiek, który ma swoje dni. Ale co znaczy tutaj Krzysztof Piątek, ale skończyło się z tym samym skutkiem. 2-0. No. Teraz dobra wymiana. Dwa podania z pierwszej piłki. Kolarow, on to potrafi. Lewa noga, gdy piłka dobrze mu się na tej nodze układa, no to jest gol. I mamy już tylko 2-1 dla Fiorentiny. Tak jak eleganckim piłkarzem jest Kolarow, tak elegancka jest ta wyprodukowana przez niego bramka. Chyba... Biragi, Cristiano Biragi, minął Florenciego, jesteśmy już po lukarnym. Muriel, 3-1. Błyskawiczna odpowiedź Fiorentiny na trafienie Aleksandra Kolarowa. No tutaj trzeba jeszcze zwrócić z Lazio. Poczekajmy, bo Federico Chiesa ponownie w akcji. Chiesa! Tym razem Robin Olsen lepszy. No tutaj z wyborem chyba najlepszego. Jeszcze raz Benassi! 4-1 dla Fiorentiny. No a Marco Benassi potwierdza, że jest w formie, że jest skuteczny, że przeżywa swój chyba najlepszy okres w karierze. Z kolei tą bramką Fiorentina udowadnia, że też w ataku pozycyjnym potrafi się odnaleźć. Nie jest to być może akcja wielopodaniowa o piłkę czy jakiejś takiej złośliwości boiskowej. Tutaj gadanie i machanie Benassi, łapami. Zobaczmy Chiesa. Chiesa! Hat-trick Federico Chiesy. No i Fiorentina rozbija Romę. Jest już 5-1. A w tym momencie można powiedzieć, że jest to one man show, że tym człowiekiem, który będzie zapamiętany z tego spotkania, jest właśnie oto ten facet. Ten, który się cieszy, który liczy bramki. Roberto Mancini oglądający to spotkanie z trybun. Tymczasem zobaczmy Simeone. No i miałeś rację, że to nie koniec. Także on nie się przełamuje, także on. I to pokazuje, jaki jest dobry duch drużyny. Federico Chiesa. Strzec z boiska, ale cieszy się razem ze zespołem. To wskazuje, że naprawdę w tym zespole dobrze się dzieje. W obronie, no bo czego by nie mówić o słabej grze Romy, no to jednak w kilku momentach nie dopuszczali do ataków. A teraz Simeone, 7-1. Giovanni Simeone trafia po raz drugi. No i to już jest więcej niż pogrom. A był etap takiego uśpienia Romy, później dalekie zagranie za linię obrony. Widać dobrą atmosferę i na boisku, i na ławce. No sędzia się zlitował, gwizdnął po raz ostatni.